Tatar wołowy, przepis na szybko. Trzysta gramów polędwicy wołowej, siekamy drobno. Jedna łyżka oleju rzepakowego, pieprz świeżo zmielony, sól, najlepiej w płatkach. Mieszamy. Topinambur kroimy w plasterki. Olej rzepakowy, topinambur w plasterkach. Smażymy do zarumienienia. Ogórek kiszony drobno kroimy. Ogórek konserwowy drobno kroimy. Cebula drobno kroimy. Grzyby marynowane. Jajko oddzielamy żółtko. Formujemy tatara, pokrojona cebula, pokrojony ogórek kiszony, pokrojony ogórek konserwowy, żółtko, topinambur, grzyby marynowane, kapary i gotowe. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i komentowania. Do zobaczenia!